Pojawił się, słuchajcie, bardzo ważny wskaźnik na świecach dzienny, świadczący o tym, że wzrosty są bardzo możliwe. Opowiemy sobie też o tym, dlaczego pomimo wczorajszych złych wyników CPI w USA Bitcoin zaczął dzisiaj pompować w górę. Przejrzymy sobie też dzisiaj wszystkie takie płatne narzędzia on-chainowe, które mam tutaj wykupione, i gdzie powiem wam faktycznie, co tutaj według likwidacji na High Bloku, na Kingfisherze, na kryptokłancie. tutaj to wszystko mówi nam o rynku kryptowalut oraz gdzie powinniśmy pójść. Oraz też, słuchajcie, tutaj powiemy sobie, sobie o takich mniej dowartościowanych altcoinach, które jeszcze jakby takiego swego piku, wybuchu nie miały. Które z nich, tutaj na przykład CEL, mogą w najbliższym czasie wyjść i po prostu wystrzelić fajnie w górę, jak na przykład tutaj CEL miało to miejsce w 2022 roku w tym czerwcu na tych dołkach, gdzie potem fajnie wystrzeli nam w górę. Teraz tutaj znowu wskaźniki się pojawiają. O tym też sobie słuchajcie powiemy oraz też na koniec powiemy sobie Dlaczego te kłopoty związane z BUSD z Binance'em mogą jeszcze nie być skończone. A jeżeli słuchacie, chcecie być na bieżąco, to oczywiście zapraszam do tego, żeby ten kanał zasubskrybować. Myślę, że tego nie pożałujesz. oraz słuchacie tutaj u mnie na profilu na Twitterze też link masz w opisie. Luca z podłoga Michalek, daj mi follow Twitter teraz publikuję dosyć ciekawe rolki. Na przykład dzisiaj jest rolka o tym jak zdobyć airdropa na platformie Vela Exchange. Jak wiesz, doskonale te takie airdropy one Naprawdę potrafią nas zaskoczyć czasem. To są naprawdę aż tysiące dolarów, także nie wiemy, kto wie. Warto tutaj to zrobić i szczegóły macie właśnie w tym Twitcie z dzisiaj, ale lecimy dalej. Słuchajcie, kolejna ważna sprawa to jest to, że teraz na BajBicie jest naprawdę mega dużo konkursów, jak sobie sprawdzicie tutaj u mnie w opisie. Teraz macie 30% w dalszym ciągu airdropa dla nowych osób. I nie tylko słuchajcie, bo już wam mówię o co chodzi. Jak sobie tutaj klikniecie, pojawi wam się ta strona, gdzie tutaj wpisujecie swój adres, hasło i tutaj robicie sobie konto. Jest, jest naprawdę tutaj dużo konkursów, jak na przykład te na 30 tysięcy dolarów nagrody. Tutaj też są w opisie inne konkursy pokazane, ale to, co jest najważniejsze, to to, że bycie tutaj na ByBit'cie, pode mną, uprawnia cię do bycia taką rolą, że tak powiem VIP na Discordzie, po prostu totalnie za darmo. Ogólnie ten Discord jest za darmo, ale po prostu bycie VIP-em uprawnia cię do większej ilości, słuchajcie, bonusów. Jakich bonusów już wam mówię? Dzienne tutaj update'y z właśnie tych takich wskaźników on nowych, za które ja dosyć dużo płacę. Oraz tu słuchajcie, dostęp do roli VIP, gdzie po prostu tutaj ten nasz taki trader z Okexa, który naprawdę jest bardzo dobry, bo zajął drugie miejsce na świecie, publikuje, słuchajcie, codzienne, czy prawie codzienne jakieś tam swoje rzeczy. Teraz na przykład powiedział, że kupuje FXS po 10.4 na spocie. Wczoraj opublikował to, że wela po jego wrzuceniu była już ponad 100%, także on naprawdę jest tutaj mega, mega dobry. I na przykład, jak, nie wiem, myślicie, że już tutaj nie możecie dołączyć, bo kurczę, macie już konto z linka kogoś innego, to nic bardziej mylnego, bo tu jest sekcja mam już konto, babit, co robić? I istnieje możliwość po prostu przepisania się bezpośrednio pode mnie, jeżeli tylko jakby twoje konto, które tworzyłeś... Yy, było po prostu bez, było bezpośrednio na bajbicie stworzone bez tam jakiegoś linku referencyjnego innej osoby. Także tutaj również jest możliwość, żebyś się przypisał i żebyś miał tą szeroką gamę bonusów. Chcemy też tutaj się dodać z taką jakąś księgarnią, żeby po prostu Wam udostępniać jakieś najlepsze książki z dziedziny, wiecie, finansowania, tradingu, inwestycji takich długoterminowych, żebyśmy tutaj mogli jakąś tam płacić, wiecie, stałe, stało, stały abonament za te książki, jakieś tam księgarni, a żeby po prostu nasza społeczność miała tutaj do tych książek w ten sposób też maksymalnie za darmo stały dostęp, także myślę, że to jest całkiem słuchajcie, spoko opcja i te wszystkie tutaj bonusy macie, jeżeli się tutaj ode mnie zarejestrujecie, link macie w opisie, tutaj, klik, tutaj klikacie, pojawia wam się ta strona, siup, siup, klikacie button jesteście zarejestrowani i tutaj też macie, widzicie inne jakieś tam konkursy również związane z Bybitem, także teraz tego jest naprawdę cała, cała masa i wydaje mi się, że to po prostu się opłaca jak najbardziej. Więc dobrze, słuchajcie, zaczynajmy. Słuchajcie, pojawił tutaj tam się ten, ten duży, żółty trójkącik, z tych wskaźników, z których y, bardzo lubię korzystać. Słuchajcie, ten sam taki żółty trójkącik, jak to jest, jak teraz tutaj mamy na świecach dziennych. Y, pojawił on się, słuchajcie, y, na świecach miesięcznych, o czym tutaj pisałem, również na tej mojej darmowej grupce na telegramie, link macie w opisie. Y, czy tutaj widzicie to co ja, Chcę sobie czegoś na... Tam 100% pewny, ale tutaj faktycznie tak jest. Chodzi słuchajcie o to, że poprzednie słuchajcie dwa cykle pokazały nam, że gdy ten tutaj żółty trójkącik pojawia się, mamy przed sobą najprawdopodobniej jakieś dynamiczne wzrosty. Wtedy ja słuchajcie jeszcze nie wchodziłem w longa, bo wiecie jakby na spokojnie, co nie na spokojnie. Czekałem do tej korektury, która taka, wiecie, czekałem do tej korekty po tych takich olbrzymich tutaj wzrostach ciągle jakby zawsze... Ta korekta w końcu prędzej czy później e, musi nadejść, tylko też jestem, słuchajcie, z siebie dumny, że tutaj wytrzymałem, a naprawdę uwierzcie mi, że e, nie było łatwo jak tutaj widziałem. Tylko, że słuchajcie, coraz bardziej pompujemy w górę, a pociąg mi odjeżdża. Koniec końców, w, w ciągu, e, w, w końcu tutaj ta korekta się e, zrobiła, e, i kupowałem sobie co tutaj, bitcoina na dźwigni razy 3 przy 22300. Chciałem tu jeszcze poczekać, i miałem drugiego ordena 21 100, gdzie też tutaj chciałem dołączyć do pozycji. Niestety tutaj troszeczkę zabrakło, bo tylko spadliśmy. Chyba tam na bajbicie było to 21350. Tak czy siak, słuchajcie, jestem w grze i już jestem na tam małym plusie. Te wszystkie tam informacje macie na tych, słuchajcie, tutaj kropkach. No więc, tak czy siak, słuchajcie, pojawił się ten się żółty trójkącik, który świadczy o tym, że najprawdopodobniej, to jest zawsze też obarczone te prawdopodobieństwem, jak wszystko, jeżeli chodzi o jakieś tam analizowanie, analizowanie i prognozę rynku kryptowalut, pojawił się ten żółty trójkącik, który, jeżeli sobie spojrzymy właśnie na jakieś tam y, analizy z przeszłości, y, świadczy o tym, że najprawdopodobniej ten rynek zacznie teraz pompować w górę, co też aktualnie się właśnie dzieje. Tak naprawdę było to. Tutaj tak w grudniu, gdzie OK, były to te duże wzrosty. Tak na przykład było to tutaj, gdzie powiedzmy, że do tego momentu były wzrosty. O, od tego momentu tam o te 12% w ciągu yy, paru dni. I co? Tutaj również 13%. A tutaj, a tutaj były spadki. No, tutaj też wiecie, zawsze się nie sprawdza. Te zielone kropeczki z kolei świadczą o tym, że jest taki mm, narastający. By taka presja zakupowa to też jest zawsze dobre dla Bitcoina. Więc jakby to w połączeniu tutaj z tym, że faktycznie, jeżeli chodzi o te świece miesięczne, że tam też ten wskaźnik się pojawił, a podczas każdego z cykli było to tylko raz w 2015 roku 2019 oraz teraz świadczy to o tym, że tak naprawdę bardzo. Bardzo dobrze, nie? że faktycznie coś tu jest z tego może być. No i słuchajcie, były wczoraj faktycznie, teraz sobie przejdziemy tutaj płynnie do tych wyników z USA z CPI za pierwszy kwartał. Prognozowało się tak, że tam ta inflacja tego dolara będzie na poziomie 6,2%. Tam w poprzednim kwartale było to 6,5%. Prognozowaliśmy, że no, będzie ona mniejsza niż zakładano. Jednak, jednak no, była ona. Tutaj na poziomie 6,4%. I faktycznie rynek tutaj wywinął fajnego figla. Jak teraz sobie słuchajcie, przesunę tutaj na sytuację godzinową. O, było to właśnie tutaj. To faktycznie był gwałtowny spadek tutaj w okolicach tej godziny 14.30, kiedy o tym była mowa, do 21 500. I tam też, słuchajcie, było bardzo dużo likwidacji. Jak teraz sobie tutaj spojrzymy na Kingfisher on też fajnie publikuje czasem takie. Słuchaj wykresy z przeszłości, to wtedy właśnie, o tutaj. CPI Easy Play. Go fishing for all high leverage Degen traders. Bo wiecie, jakby o co chodzi. W tradingu wszędzie pieniądze idą z rąk takich osób niecierpliwych, chciwych do rąk osób, które po prostu są cierpliwe, które wolą inwestować w mniejsze dźwignie albo w ogóle na spocie długoterminowo. I tutaj właśnie oni pisali o tym, że. Była masa, masa jeszcze takich e, dźwigien plus 20, w sensie razy 20 do poziomu, który jak widzicie 21 550, gdzie właśnie sobie ładnie też tych tutaj ludzi wycięliśmy zarówno po jednej jak i drugiej stronie, a wiemy doskonale także e, a wiemy też doskonale o tym, że rynek lubi, słuchajcie, płatać figle e, i pomimo tego, że te wyniki były no może nieco gorsze faktycznie niż zakładano, to rynek po takiej początkowej strzale w dół, poszliśmy sobie ładnie, e, słuchajcie, do góry. Tu i też się na taką fajną tabelkę, gdzie faktycznie możemy zauważyć to mm, o co chodzi. E, historycznie Ile masz szansy na bycie zlikwidowanym po ilu dniach przy użyciu jakiej dźwigni? To jest raz long i short. I jak sobie zobaczymy, tak? Że na przykład, jeżeli e, lubimy duży dreszczyk emocji, a widzę, że większość z Was wiecie, też gra mniejszym trochę kapitałem, na większych dźwigniach, żeby stosunkowo zarobić więcej. To na przykład, jak sobie tradujecie dźwignią razy 20, to w ciągu 8 godzin macie, powiedzmy, tam szans 9% na bycie zlikwidowanym. Ale już, słuchajcie, po dniach na przykład 5, ta tutaj wartość jest o wiele wyższa. Jak widzicie, faktycznie no, z biegiem czasu po prostu nie opłaca się na tych większych dźwigniach grać. Lepiej skupić się, słuchajcie, na gromadzeniu ogólnie kapitału z jakichś innych źródeł niż tylko trading, po prostu z pracy, z biznesu, e, stawania się po prostu lepszym człowiekiem. E, na tych takich wysokich dźwigniach, które pokazała przyszłość, tutaj to wszystko do, do, doskonale widać, e, po prostu nic z tego słuchajcie, nie będzie, w końcu was wyzeruje i Tyle, a szkoda by było. Także tak to właśnie wygląda. No i słuchajcie, jeżeli sobie tutaj właśnie spojrzymy na ten wykres jednodniowy, teraz y, fajnie pompujemy, y, też w zasadzie tak jak tutaj zakładałem, że po tej korekcie, y, no tylko ten jeden order na naląga mi wszedł, ale teraz sobie... Pompujemy w górę, ogólnie teraz gram bardziej średnio terminowo, dlatego po prostu czekam i na razie z tymi pozycjami moimi nic nie robię, tego ordera tutaj miałem dołożyć na 21100, gdzie jednak tutaj tak bardzo nie spadliśmy, chociaż mało brakowało, teraz go tutaj wyżej nie, nie będę dokładał, po prostu czekam cierpliwie. Już wiele razy na rynku taka cierpliwość mnie naprawdę wynagradzała yy, i czekam w dalszym, w dalszym ciągu. Teraz sobie, słuchajcie, przejdźmy do tutaj faktycznie yy, wydarzeń aktualnych, jeżeli chodzi o likwidację, gdzie teraz tutaj ta większość yy, likwidacji jest. Słuchajcie, ja za te narzędzia, jak mówiłem wam, trzy płacę tam około 300 dolarów miesięcznie, także to naprawdę są tutaj fajne narzędzia. Jak, jest, jak sobie teraz tutaj spojrzymy, tak? Oj. Co tutaj się podziało? To chyba tutaj nie tak miało być. To jakiś błąd. Jak sobie spojrzymy na to teraz, gdzie jest faktycznie najwięcej, słuchajcie, likwidacji, no to widzimy, że najbliżej, no bo najwięcej to jest może takie powiedziane, wiecie, tu i tu jest dużo, ale najbliżej teraz tych likwidacji faktycznie widzimy, że tu tutaj ten klaster od gdzieś tego momentu, w którym aktualnie się znajdujemy, do momentu powiedzmy 23.800, tutaj faktycznie te likwidacje są najbliższe. My teraz dalej do high blocka, likwidację z perspektywą na 7 dni na, na giełdzie Binance, na najwyższej. Tu niestety nie można wybrać giełd wszystkich i oczywiście BTC. Co tutaj możemy sobie tutaj ciekawego zobaczyć, tylko teraz przybliżę. Jak słuchajcie, widzimy faktycznie, gdy myśmy się znawadowali tutaj, to likwidacji u góry było o wiele więcej, które aktualnie teraz właśnie wycięliśmy dzisiaj, tak naprawdę z rana dzisiaj one zostały wycięte. I teraz słuchajcie, gdzie jest ich więcej? Widzimy, że to w zasadzie pokrywa się z tą analizą z Kingfishera. O, pojawiły się właśnie high leverage, też jest mniej więcej po środku, ale jest ich więcej um, u góry. Ale jeżeli wracając do właśnie high blocka, pokrywa to się, bo ogólnie im jaśniejsze pole, co nie, tym jakby tutaj faktycznie więcej pieniędzy możemy hazardzistom zlikwidować, dzięki czemu rynek odzyska tą równowagę. I tak zazwyczaj się dzieje. Nie zawsze, nie często. Ale powiedzmy sobie zazwyczaj, tak bym to ujął. A te ciemne pola to jest w sposób to, gdzie za bardzo już likwidacji nie ma, bo tam już te likwidacje zostały przeprowadzone. Widzimy, że gór, że bardzo dużo tej likwidacji jest na poziomach właśnie do 23, nawet do 24 tysięcy, co pokrywa tutaj się z tym, o czym powiedzieliśmy sobie poprzednio na Kingfisherze, gdzie faktycznie tutaj te pola do tych 23 800, 900. Tutaj faktycznie, według tych likwidacji, powinniśmy się udać. I teraz, tak słuchajcie, przejdźmy sobie żwawo y, do tego, y, w jakie takie altcoiny może byłoby warto sobie jeszcze w sumie zainwestować. I które jeszcze nie, nie miały takiego bardzo dużego, wiecie, wybuchu na cenie. Teraz, wiecie, jest popularny ten schemat AI, jakiś tam LSD i tak dalej, ale. Patrząc tylko i, tylko i włączyli na wskaźnik, którym ja się sugeruję, który jest bardzo fajny, taki po do usiedniania ceny, jak to widzimy na przykład było tutaj, tak żeby wam wyjaśnić jego działanie, to jest tak, że po prostu pokazuje nam się wskaźnik baj kiedy mniej więcej tam warto faktycznie danego coina kupić. Kiedy po prostu tu jest taka cena sprawiedliwa, nie taka jakaś napompowana, czyli on po prostu średnio jest niedowartościowany, tak? No i Teraz bo to jest bardzo ważne. Jeżeli byśmy kupili na przykład all-in tutaj, tak, w tym miejscu, no to widzimy, że długo byśmy czekali, zanim byśmy coś tam zarobili. W się sensie tutaj wystrzeliło, OK, ale teraz są ustawione, że dopiero przy 100% mi się order zamyka. I to jest po prostu wskaźnik dla uśredniania altcoinów, czyli tutaj na przykład kupujemy za 0,1% portfolio i z każdym takim orderem na baj uśredniamy, uśredniamy za tyle samo, tyle samo i tutaj byśmy, słuchajcie, zamknęli z zyskiem y, razy 2, czyli takim zyskiem stuprocentowym. I raz on przez dłuższy czas się w ogóle nie świecił, wrócił do swojej ceny pierwotnej, y, cel, y, a tutaj znowu pojawiają się nowe ordery y, na baj. Słuchajcie, ten wskaźnik, on nie bierze pod uwagę jakiegoś tam wiecie, analizy fundamentalnej tego, czy projekt jest skamem, czy nie jest skam, na przykład nie wiem, gdzieś tam na Lunie, która tam spada, być tam do 0,00000, 000, to pewnie ciągle pokazuje ordery na Baj. Aczkolwiek jeżeli sobie tą analizę fundamentalną zrobimy i faktycznie widzimy, że ok, ten token według mnie ma szansę na jakieś wzrosty, wtedy faktycznie to sobie jest fajnie ten tym wskaźnik włączyć i, i zobaczyć, czy faktycznie teraz jakieś ordery nabaj w niedalekiej przeszłości się świeciły. E, tak to jest w tym wypadku, dlatego jeżeli na przykład ten cel cóż, tak, jeżeli według was on jest spoko, to faktycznie teraz ordery nabaj się w nim świecą, e, co może wskazywać na to, że faktycznie, słuchajcie, coś tutaj może być na rzeczy. Idąc dalej, słuchajcie, XDC, to i taki mamy, jak chyba mały altcoin. Było dużo orderów na buy w czerwcu na tych takich największych dołkach. Wzrosliśmy tylko od tego momentu tutaj o procent 50, i teraz mniej więcej jesteśmy ciągle na tym samym poziomie co te tam 8 miesięcy temu tylko tam 6% na plus względem tej daty przed 8 miesięcy. No Kto wie, może to być teraz faktycznie dobry moment na to, żeby, żeby takiego altcoina kupić. Z Rosem jest tak, że tutaj dwa lata temu fajnie, sobie go znaleźliśmy z zyskiem razy, dwa, potem jeszcze wzrósł no, wielokrotnie bardziej. I teraz też tutaj od czerwca, gdzie też te wszystkie altcoiny najbardziej pospadały. Pojawiały się te na Napaj. Teraz względem tego bylibyśmy na 35% plusie. Widzimy, że on ciągle tutaj ma fajny taki moment wzrostowy, więc myślę, że to też jest w sumie spoko opcja. Słuchajcie, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to już wszystko, co tutaj dla Was przygotowałem. Chcę teraz zrobić takie odcinki bardziej właśnie wymiksowane, gdzie poruszymy jakieś tam najważniejsze newsy z danego dnia, tudzież tygodnia. Później opowiemy sobie o wskaźnikach tych on-chainowych, do których mam dostęp, o jakie altcoiny warto teraz kupić. Przyjrzymy sobie trochę Twittera kryptoquanta i dalej, żeby było takie, wiecie, fajne, ciekawe i wymieszane. Powiedzcie mi, co o tym tutaj również sądzicie, czy to jest fajny pomysł oraz skutecznie no, czekam na Wasze komentarze, bo jestem ciekawy szczerze, waszych opinii. Także jak najbardziej tutaj dajcie mi znać i jesteśmy w kontakcie. Dzięki i cześć!